Siemano wszystkim, tutaj pomidorowy.pl i witam was wszystkich w ostatnim odcinku Zagrałem w Rayman Origins na komputery po polsku. W dzisiejszym odcinku zabieramy się za poziom odkrycie i kończymy ogólnie świat numer... to jest 10, tak? Tak, to jest 10. Jak słyszycie, wróciłem do mikrofonu z kamerki, ale to tylko na ten oto odcinek, ponieważ jest troszeczkę głośniejszy niż mój headset, co jest dosyć ciekawe. Tutaj mamy naszego magika, który jak już wiecie nas zdradził i teraz udaje takiego cwaniaka i przy nas zdejmuje gwiazdkę, co oznacza, że w tym momencie on zdradził nas i postanowi użyć podstępu, naciskając na wajchę, przez co Rayman spada na dół i uderza o podłogę na samym dole. I tutaj będziemy mieli konfrontację z wielkim mechanicznym cosiem. A dokładnie to jest ta mechaniczna roślina z świątyni łaskotek. Też co się wydarzyło poprzednim razem, to to, że rozpoczęliśmy ten świat i generalnie rzecz biorąc poziomy nie różniły się od siebie niczym praktycznie. No dobra, pierwszy poziom to była sekcja Bzita, drugi poziom to była sekcja Raymana, trzeci poziom to była sekcja Raymana znowu, w sensie poziom Raymana, a czwarty to była jeszcze, a właśnie, cwana skrzynia, bo zapomniałem powiedzieć, że poprzednim razem już zdobyliśmy ostatniego tego kryształowego zęba. Co oznacza, że strażnik świątyni. Jakiej świątyni? Mi się to ciągle myli, przepraszam. Strażnik tego. Jak ona miała ta krainę teraz? Krainy śmierci, tak? Coś takiego. Krainy żywych umarlaków. To pozwolił nam przejść, przez co już. Będziemy mogli w tym oto odcinku stoczyć walkę z Wielką Mamą, czyli z ostatnim bossem w grze. A można by powiedzieć, że przedostatnim, albo może nie przedostatnim, a bardziej bym powiedział ekskluzywnym. I tutaj przed chwilą była najgłupsza śmierć ever, ponieważ jak widzieliście, pokonałem tamtą roślinę mechaniczną i okazało się, że spadłem na sam dół. No niestety tak też się zdarza. Nie mam nic na to wpływu. No i tutaj będą oczywiście te mechaniczne ryby Posejdony. No i generalnie wszystkie tutaj, wszyscy bossowie tutaj będą mechanicznie, a raczej hybrydy dwóch bossów będą, bo właśnie to jest ten ptak z Pustyni Diridów, a raczej drugiej części Pustyni Diridów. To wtedy walczyliśmy z rośliną ze Świątyni Łaskotek. Ta platforma nas, wiecie, przeteleportuje na tą oto sekcję, dzięki czemu będziemy mogli dostać się na samą górę i będziemy mogli stoczyć wyścig z magikiem, ponieważ magik jeszcze nam nie odpuści. No i to chyba byłoby na tyle, co się działo w poprzednim odcinku. A jeszcze chyba, o ile dobrze pamiętam, jak chcecie, możecie napisać w komentarzach, ale chyba jeszcze poprzednim razem wam mówiłem o imionach tych wszystkich wróżek, jakie spotkaliśmy na swojej drodze. No chyba coś takiego było. W każdym bądź razie, teraz magik już przez chwilę czuł jakby takie, nie wiem, niepewność, ponieważ wiedział, że Rayman mógł mu coś teraz zrobić, ale teraz postanawia zahipnotyzować, można by powiedzieć, Raymana do tańca. Albo po prostu wyrwać go do tańca, jak chcemy sobie to nazwać. Generalnie rzecz biorąc, tak to będzie wyglądało teraz, że oni sobie będą tańczyć i w pewnym momencie magik to wykorzysta, że Rayman będzie pod wpływem tańca i postanowi uciec. Ogólnie troszeczkę sobie czytałem o Rayman Legends, muszę przyznać, przed tym odcinkiem. I tak, oczywiście, wywnioskowałem też to po sekcji komentarzy. Dowiedziałem się ciekawej rzeczy odnośnie tych całych time triali, że jednak one się pojawiają i są one w formie tych najazdów całych śmiesznych. No więc tak, będziemy mieli co do roboty w Raymanie Legends. Oczywiście następnej grze tego maratonu, już ostatniej grze tego maratonu. No i teraz jak widzicie, magik postanowi nam uciec, a my polecimy za nim. Tutaj się włączy moja ulubiona muzyka, którą strasznie lubię, naprawdę, jeżeli chodzi o ten cały świat. I ona nawet oddaje jakby takiego klimatu, bo hej, mamy wyścig z magikiem. Przeszkody, na które musimy uważać, to tutaj będą oczywiście te piły. Jakie piły, kurde, koła zębate, które się kręcą i mają kolce na sobie. No i generalnie rzecz biorąc, naszą przeszkodą jeszcze będzie jedna rzecz, a mianowicie platformy. Platformy to nie będzie nasz przyjaciel, a raczej nasza przeszkoda. Dlaczego to wywnioskowałem? Powiem tak, wywnioskowałem to tylko z tego względu, że musicie w odpowiednim czasie zeskoczyć z platformy na platformę, jak ja na przykład to zrobiłem teraz.
bo gdybym tego nie zrobił, najprawdopodobniej teraz bym skończył na samym dole, no i nie byłoby zbyt ciekawie, przynajmniej mi się tak wydaje, ale to tylko moje stwierdzenie. Generalnie rzecz biorąc, Magik, jak widzicie, korzysta sobie tutaj z helikopterka, co jest dosyć ciekawe. Mamy tutaj autosave i kolejna pokazówka. Tych pokazówek w ostatnim poziomie jest dosyć sporo, muszę przyznać. No i teraz mamy tutaj cutscenkę z tym całym statkiem nieszczęsnym, o którym wam opowiadałem odcinek temu, że ten statek to naprawdę nim Magik tutaj kieruje i widzicie, miałem rację. Ja czasami nie lubię mieć racji, no ale w tym wypadku muszę przyznać, że to jest prawda. Gdybyście grali globoxem w tej sekcji, to tutaj to Bzid jakby siedziałby na globoxie i globox by strzelał. Co jest dosyć ciekawe, ale zdążycie to zobaczyć, bo w tym odcinku, w tym epizodzie uda nam się odblokować Dark Globoxa. Musiałem przez chwilę pomyśleć, jaką to postać mamy odblokować. I ten odcinek będzie trwał tyle, ile widzicie, czyli 28 minut. Bo ogólnie rzecz biorąc, planowałem robić tylko jeden taki długi odcinek, czyli że zamiast dwóch osobnych odcinków byście widzieli jeden wielki finał. No ale niestety ze względu na długość, jaka by była, bo trwałby 50 minut, to stwierdziłem, że jednak nie chcecie oglądać 50-minutowych odcinków. Nawet jeżeli chcecie, to i tak nie chcecie. Nie no, oczywiście żartuję, ale kto chce oglądać 50-minutowy odcinek, gdzie pomidorowy albo wie, co mówi, albo czasami się gubi w tym? No, nikt nie chciałby, co nie? Poziom będzie teraz polegał na tym, że generalnie mamy jedno zadanie, odblokowywać sobie sekcje. Jak widzicie, od czasu do czasu pojawiają się takie, o właśnie, takie platformy kolczaste z kołem zębatym. One są dosyć ważne. Dlaczego one są ważne? Już mówię i objaśniam. Jak widzicie, żeby odblokować sobie sekcje, musicie w nie strzelić. I to jest dosyć ważne, bo jak widzicie, ekran jest tutaj automatyczny, czyli po prostu on za Raymanem idzie, dosłownie. Więc no generalnie może być lipa, jeżeli nie skorzystamy z tej opcji. Tym bardziej, że sobie nie odblokujemy dalszej części poziomu, co oznacza, że nie stoczymy walki z Magikiem, rzecz jasna. Oraz to, że po prostu ściana nas zgniecie i będziemy ginąć w nieskończoność i w końcu będą się pojawiały te tak zwane komunikaty od Marfiego, że hej, ten poziom jest dla ciebie za trudny, możesz go ominąć. Ale powiem wam, że to tylko działało w jedną stronę i to było wtedy, kiedy robiliśmy pierwsze poziomy gry. Znaczy, do jakiegoś czasu to było jeszcze kompetentne, bo tutaj by już się nie pokazało, bo wtedy gdybyś wcisnął tak, zakładam, że mógłbyś pominąć całą grę, a to nie byłoby fajne. Bądź co bądź, niestety za pierwszym razem nie udało mi się stuprocentować tego poziomu, ponieważ, znaczy, udało mi się stuprocentować, ale medalu nie zdobyłem. Ale powiem wam, że jeszcze będzie do tego okazja. I dlaczego tak cicho mówię? To proste, ponieważ są osoby w domu, co śpią jeszcze. I po prostu nie chcę budzić, dlatego mówię trochę ciszej. Ale ogarnę to podczas edytowania, żebym był w miarę głośno. Znaczy i tak siedzę blisko mikrofonu, tak więc raczej nie będzie problemu. I generalnie dla tych, co nie chcą stuprocentować, to jest dla nich ostatni poziom i tutaj będzie koniec gry zaraz. Więc dla tych, co nie chcą stuprocentować, mogą osobiście tutaj skończyć sobie całą gierkę. Oczywiście rakiety nam będą też towarzyszyły z Świątyni Łaskotek, bo one po raz pierwszy zadebiutowały tamte, zresztą te czerwone. O to mi chodzi, bo kolor niebieski tych rakietek już debiutował chyba wcześniej, o ile dobrze pamiętam. To nie jest istotne, w każdym bądź razie. Te rakiety oficjalnie debiutowały, jak pamiętacie, w Świątyni Łaskotek, gdzie miałem dosyć problem z tym. Znaczy z tymi rakietami, bo mnie to szczerze irytowało, te rakiety. No ale cóż, jak to mawiają, czasem tak już bywa. No i tutaj będzie nasze zadanie polegało tylko na tym, żeby zestrzelić teraz łowcę, który się właśnie będzie, o, jak widzicie, wyłaniał. No i to tyle i po prostu teraz jedyne co, to musimy lecieć do końca i statek zaraz wybuchnie. A raczej zmierzy się ze słońcem. No, tutaj chyba będzie zaraz. Jeszcze chwila. O, już. Więc oto w tym momencie dla tych, co nie robią 100%, tutaj gra się wam kończy, tak? Więc jeżeli nie chcesz oglądać pozostałej części tego let's playa, tylko już chcesz po prostu zakończyć sobie tutaj, na tej oto cutscence,
to mam nadzieję, że let's play mój się tobie podobał. Mam nadzieję, że byłem informatywny przez cały let's play. No i cóż, mam nadzieję, że dosyć dużo ciekawych rzeczy dowiedzieliście się o Raymanie Origins. Dla tych oczywiście mówię, co nie chcą oglądać dalej. A dla tych, co chcą, to proszę bardzo, możecie dalej oglądać. I na tym się kończy to, że wszyscy spadają do tego drzewa i wszyscy żyli jakby długo i szczęśliwie, bo jak widzicie, Rayman je sobie owoce. Czyli jakby można to powiedzieć, świat Raymana wrócił do normalności. Może by tak to powiedzieć. Znaczy w sensie, że wróciło to... No wiecie chyba, o co mi chodzi, że po prostu nie wrócili do swojego świata, nic już ich nie atakuje. Wszystkie złe potwory zostały pokonane. Oczywiście to by było wtedy, kiedybyście nie robili 100%. A jako, że są takie osoby jak ja, które chcą robić 100%, no to jeszcze tutaj dla nich gra się nie kończy. Niestety lub istety. Wow, i już mamy 11 minut zaraz na liczniku. Jak ten czas szybko leci? Cholera jasna. No i oczywiście leci tutaj muzyka z Morza Szczęśliwości. Ona jest strasznie charakterystyczna, ona będzie leciała dwa razy. To jest tylko chwilowe wam pokazanie napisów końcowych. No ale już później będą prawdziwe napisy końcowe. Ja tam dam podsumowanie całego tego let's playa, całego tego maratonu, całej tej gry. No i wtedy zostanie nam tylko Rayman Legends i kończymy calusieńki maratona Raymana. Oczywiście z serii głównej, bo kiedyś tam pewnie kurliki na pewno nagram. W przyszłości, kto wie. Więc jeżeli możecie, to napiszcie mi w komentarzach, czy mówiłem tam o imiona wróżek, czy coś w ten deseń. No i dobra, jesteśmy już tutaj i mamy tutaj informację, że została nam odblokowana ostatnia postać. Nową tak zwaną postać. I to oczywiście będzie Dark Globox, którego zaraz osobiście zobaczycie. O, lo. Proszę bardzo, oto Dark Globox. Dark Globox charakteryzuje się tym, że ma taki sam kolor jak Rayman. W sensie, wiecie, Rayman, Dark Rayman. Albo po prostu Bat Rayman. No ten Rayman z Raymana 1, co był przyzwany przez Mr. Darka. Muszę przyznać. I przyznam szczerze, że... Dlaczego wam pokazuję pierwszy poziom? To proste, ponieważ ja tu specjalnie wróciłem, by pokazać wam gameplay tego Dark Globoxa, bo... Ostatni świat... Czyli po prostu do tej wielkiej mamy będziemy robili już zwykłym Raymanem. I chyba gdzieś tutaj będzie timelapse za jakiś czas. O ile dobrze pamiętam. Zobaczymy sobie, tak, jest tutaj timelapse. Tak więc, no będzie dosyć ciekawie, muszę przyznać. Ja ogólnie komentuję to jeszcze z ekranu Sony Vegasa, bo postanowiłem sobie przyciszyć trochę Sony Vegasa, żeby... No nie wiem, wyrenderować wam ten ostatni odcinek w 60 FPS-ach, bo przedostatni nie był. Żeby tak trochę utrzymać tą tradycję tych 60 FPS-ów. Nawet, że szczerze dla mnie to jest bez różnicy, dla was zresztą chyba też, bo to jest bardziej taki dodatek niż coś, co, nie wiem, ma zagrozić temu let's playowi. No i generalnie już ostatni raz zwiedzamy ten oto poziom, naprawdę. Wielka tęsknota za tym poziomem będzie, nie powiem. I to była najgłupsza śmierć, jaka mogła kiedykolwiek się pojawić, czyli po prostu zginąć na samym końcu tego poziomu. To jest po prostu głupota. Głupota totalna. No i dobra, łowca zostanie już pokonany, ale zanim jeszcze zdobędziemy, to musimy Darktuna pokonać. Teraz będzie nasza klatka, albo cień klatki odblokowany. I mamy wszystkie trzy, co świadczy o tym, że po prostu teraz w nadzwyczajnym świecie będziemy mogli sobie wrócić z powrotem do tego poziomu. A tak, teraz będzie timelapse, bo nie wiem, czy wiecie, ale będziemy chcieli medal zdobyć, a przynajmniej ja będę chciał zdobyć medal. Takie ja mam bardzo śmieszne wrażenie. Jeżeli słyszycie jakieś samochody za oknem, to bardzo przepraszam, ale musi być, no jakby to powiedzieć, musi to być okno otwarte, bo cholera gorąco jest. No nic na to nie poradzę. No i jak widzicie, tutaj się pojawił taki dodatkowy poziom jak wynoś się, czy coś takiego. Więc no... I teraz strzelanie do gwiazd robimy po raz kolejny, po raz drugi. Tym razem z timelapsem, więc macie tutaj lekkie przyspieszonko. Czy ja wiem, czy takie lekkie. No w każdym bądź razie... Macie przyspieszony poziom. Tyle mogę od siebie dodać. Ten odcinek trwa, już wam mówię, 28 minut, plus jeszcze intro i outro, to pewnie z pół godzinki będzie tego odcinka.
Więc tutaj teoretycznie można by powiedzieć, że mam już połowę odcinka w tym momencie. No, w tym momencie mam połowę odcinka, tak więc źle nie jest. I taki mały off-top. Zrobiłem własną grupę dla widzów. Oczywiście to nie chodzi o to, że rezygnuję z retroskładu czy coś, ale po prostu zrobiłem od tak sobie taką grupę, gdzie możecie wrzucać tam nawet tak samo jak na retroskładzie, czyli linki do swoich let's play, możecie nawet się sporopsować na tym, na tej grupce. No i generalnie rzecz biorąc, ta grupa też jest w sposób humorystyczny zrobiona, bo tam nawet memy mogą się jakiś raz w czas pojawić, bo why not. No i dobra, robimy jeszcze raz ten oto poziom i tutaj znowu będziemy mieli konfrontację z tym statkiem nieszczęsnym. Oczywiście fejle były po drodze, jak widzicie. Ale zależało mi też, żeby to serduszko zdobyć, bo bardzo chciałem je zdobyć z tego względu, że... Żeby mieć... Bo jeżeli wiecie, stracę serduszko, to mam... jeżeli mam serduszko i uderzę w ten słoiczek z serduszkiem, to wtedy mam dodatkowe 5 lumsów, które mogą mi tyłek uratować. Tak jak w tym momencie. Za niedługo będę mieć równe 360? Coś takiego. Albo 350 coś. No 360. Tak więc... No, wiecie. Będę zabezpieczony przynajmniej. I po raz drugi widzicie tą samą cutscenkę. Nic na to nie mogę poradzić. Po prostu postanowiłem ją drugi raz wam pokazać. Ale super zarąbisty soundtrack pojawia się od tego świata, co teraz będzie. Czyli tego dodatkowego, czyli Krainy Żywych Umarlaków. Oczywiście znowu tutaj napisy końcowe. Ja osobiście to wam przyspieszyłem, że po prostu wróciłem do rozdroży marzeń. Mamy oczywiście medalik, bardzo fajna sprawa. No i cóż, idziemy teraz do... A raczej idziemy po Raymana zwykłego. Proszę bardzo, Rayman zwykły. Jej. No i cóż, idziemy do Krainy Żywych Umarlaków. I tam zacznie się dopiero jazda. No i tutaj magik nic innego i ciekawego nie mówi, ponieważ raczej pojawia się tylko jego ten cały kapelusik, który powtarza to, co już mogliśmy przeczytać sobie dawno temu. O cholera, jak to dawno było. Już na początku let's playa to było, chyba. O ile dobrze pamiętam. Kraina Żywych Umarlaków. Świat, który miał mieć więcej niż jeden poziom, no ale no niestety coś się nie udało. I rozpoczynamy sobie ten poziom. Muszę przyznać, że muzyka, jak i klimat tego poziomu są fantastyczne i naprawdę żałuję, że ten świat nie ma dodatkowych poziomów, bo uważam, że ten świat ma potencjał, że mógł mieć więcej niż jeden poziom. Ponieważ jedyne, co tutaj będziemy robić, to dostawali się z sekcji do sekcji, żeby dostać się do bossa Krainy Żywych Umarlaków, jakim jest Wielka Mama. I ta Wielka Mama będzie miała w sobie jedną ostatnią wróżkę. Więc tutaj teraz będziemy się poruszali z tą oto fajną muzyką, która chyba powraca w Rayman Legends. Ale z teorii ani pewności stuprocentowej nie mam, czy ona powraca, ta muzyka w Rayman Legends. Wiem, że musimy po prostu w miarę dobrze synchronizować skoki, jak widzicie, na przykład ja synchronizuję w miarę. No i przeszkodami na naszej drodze będą te macki z kolcami oraz trupy z Krainy Żywych Umarlaków, a raczej kościotrupy. Jeżeli to tak mogę ująć. Teraz druga sekcja, może raczej połowa pierwszej sekcji. Nie, drugiej sekcji. No połowa drugiej sekcji będzie wyglądała w sposób taki, że musimy, jak widzicie, w miarę naszej możliwości biegać i skakać z platformy na platformę. Bo jak widzicie, tutaj możemy mieć lekko przesrane. Uwierzcie mi, wiem co mówię, bo ja tutaj sporo razy powtarzałem ten fragment. Oczywiście charakterystyczne trumny spadające z góry. To wszystko charakteryzuje właśnie ten cały świat. No i tutaj zwaliłem sprawę, ale na szczęście checkpoint mi się zapisał, a raczej no auto checkpoint, można by to powiedzieć, na samej górze, czyli przy tym niebieskim lunku, który mi pomógł się dostać. To chyba się uda za trzecim lub za czwartym razem. To już jest trzecia próba. Dobra, czyli za czwartym razem. A raczej. A jak nie za czwartym, to za piątym. Szczerze powiedziawszy, tych faili akurat nie pamiętam, ale wolałem wam mimo co pokazać, żebyście wiedzieli, że aż taki perfekcyjny w Raymana Origins to ja nie jestem. Znaczy, ja nawet nie mówię, nigdy nie powiedziałem o sobie, że jestem perfekcyjny w Raymana Origins.
to jest kolejna sekcja platformowa, gdzie są te roślinki dziwne, dziwnego pochodzenia. Nie wiem w ogóle o co chodzi z tymi roślinkami, no ale przyznam szczerze, że gdybym był mały, gdyby ta gra wyszła o wiele wcześniej i gdybym był, albo bym miał teraz, nie wiem, z 5 albo 6 lat, to gdybym zobaczył takie kreatury, to myślę, że mógłbym nie spać w nocy. Zresztą samą kreaturą przerażającą jest ostatni boss tego świata oczywiście. Bo tylko na tym się na razie skupiamy, czyli na bossie ostatniego świata, albo tego ekskluzywnego, czyli tego właściwie. I czy ta trupomama, jeżeli dobrze mówię, to czy ta trupomama czasem nie chciała we mnie jakąś miksturą rzucić? Dosyć ciekawe. I oczywiście ostatnią charakterystyczną rzeczą dla tej oto sekcji jest ten ogień, który wypływa z tych kraterów, który ma za zadanie, albo ta lawa z ogniem mają za zadanie nam przeszkodzić, żebyśmy nie dostali się do ostatniego bossa tego oto świata, czyli do Wielkiej Mamy. I wiem, że się powtarzam, no ale muszę to podkreślić. No i generalnie co ja mogę tu powiedzieć, szczerze powiedziawszy? Co do tej gry, to już mi się... Można by powiedzieć, że teraz... i za tą głupotę, co teraz chcę powiedzieć, przegnę. Że może mogą być na mnie ludzie źli za to. Ale przyznam, że ja już nie wiem, co ciekawego powiedzieć na temat tej gry. Wszystko, co chciałem powiedzieć, zostało omówione w tej grze. No jedyne co teraz, to walka z Wielką Mamą, gdzie jest bardzo charakterystyczna i bardzo fajna muzyka. I Wielka Mama w ogóle powraca w Rayman Legends w mistycznym szczycie. Tak, w mistycznym szczycie, w Back to Origins. Ona jest tam bossem, co jest dosyć ciekawe. No i na czym ten boss polega? Przede wszystkim unikamy ataków. Musimy uderzać w tego różowego pryszcza, który się pojawia. Potem pojawiamy się na głowie tej Wielkiej Mamy, atakujemy jej oczy. Ona nie ma oczów. I ona będzie, że tak powiem, teraz spróbowała tymi rękoma nas, że tak powiem, zabić, albo tymi kolczastymi bransoletami. No i przede wszystkim, tak jak już widzicie jej wygląd, ona jest przerażająca, kurde. Okej, drugi atak został zadany i teraz ostatni jest na jej głowie. I proszę Państwa, w tym oto momencie, jeżeli robiliście 100%, przeszliście Raymana Origins. Co za koszmar, dzięki. I to jest nasza ostatnia wróżka, o której imiona nie znam. I to, proszę Państwa, był Rayman Origins na komputery po polsku. Gra, która moim zdaniem jest świetna, naprawdę świetna. Polecam Wam zagrania w tę grę. Fabuła jest moim zdaniem bardzo spoko. Gameplay jest ok. No i cóż, co ja mogę powiedzieć, no... Generalnie rzecz biorąc, ja tej grze daję wiadomo jaką ocenę, więc tutaj się zamknę, bo wszyscy wiecie jaką ocenę daję dla takich gier. Fabuła i gameplay mi się strasznie podobały, muzyka jest strasznie, ale to bardzo pasująca, strasznie mi się podoba i przyjemnie się jej słucha. Bossowie, gameplay, wszystko tutaj jest moim zdaniem bardzo dobrze zrobione. Jedyne czego żałuję, to to, że niestety jest parę rzeczy wyciętych z tej gry, no ale to już niestety nie mamy na to wpływu. Tak więc proszę Państwa, mam nadzieję, że ten let's play Wam się podobał. To był pomidorowy.pl. Mam nadzieję, że byłem informatywny. Jeżeli spodobał Ci się maraton Raymana, jak i ten let's play i chcesz być na bieżąco, to zapraszam do subskrypcji kanału i wciśnięcia tego śmiesznego dzwoneczka. Ja się z Wami żegnam w tym oto momencie. No i cóż, widzimy się w Rayman Legends, już ostatniej grze tego to maratonu. No i w następnym tygodniu widzimy się jeszcze w maratonie Crasha, bo jednak obiecałem Wam maraton Crasha w kwietniu i słowa dotrzymam, ponieważ już kończy się niedługo marzec, już tylko 2 dni marca zostały. Więc trzeba ten miesiąc, jak i następny miesiąc dobrze sprosperować. Więc tutaj był pomidorowy.pl. Jeszcze raz Wam dziękuję za uwagę i napiszcie w komentarzach te wszystkie rzeczy, które ja Wam nadmieniłem, czyli po prostu czy byłem informatywny, czy let's play Wam się podobał. No i cóż, i jeżeli w czymś się pomyliłem, to serdecznie zapraszam do sekcji komentarzy. I tutaj co jeszcze chcę Wam pokazać, to to, że nawet jesteśmy w stanie zginąć w napisach końcowych. Patrzcie teraz na to, zginę zaraz w napisach końcowych. I napisy końcowe się restartują od początku do końca, bo to jest taki dodatek po pokonaniu Wielkiej Mamy. No i to, że możemy, jak zauważyliście, zaatakować napisy i wylatują z nich lumy. Dobra, ja już nie przedłużam, wysłuchajcie sobie muzyki, ja lecę, cześć!
Dzień dobry.